Wyobraź sobie świat w Minecrafcie, na którym pojawiły się magiczne tokeny. Pozwalają zamieniać się one w każdego moba, którego tylko zapragniesz, zyskując przy tym jego specjalne umiejętności. A pośród tego wszystkiego znalazłem się ja, który musi zebrać odpowiednie wyposażenie. A co najważniejsze, przetrwać w wyzwaniu Minecraft zmiennokształtny. Okej, to sam początek i dosłownie nie mam niczego. Także jak najszybciej zbierzmy drewno. Zróbmy kill off. Okej, tam jest żelazo, chodźmy po nie. Na samym starcie żelazo bardzo mi się przyda. Między innymi na zbroję, bo mamy do pokonania kilka bossów. A że one są bardzo silne, to zbroja jest wręcz kluczowa. Moim celem obecnie jest znalezienie pierwszego coina, który pozwala zamienić mnie w danego moba i tym samym zdobywając jego super umiejętności. A z pierwszego wykopanego żelaza wykonałem wiadro, które miało mi ułatwić przemieszczanie się w poszukiwaniu pierwszej struktury. Coś mamy i na pewno dzięki temu zdobędziemy trochę jedzenia, bo to jest jakaś farma. Wynaczone zbierać plony z tutejszej farmy, ale usłyszałem znajomy dźwięk. O, villager tutaj chyba jakiś jest. Dobra, to chodźmy, raczej to miejsce jest dla nas przyjazne. Postanowiłem więc wejść i się nieco tutaj rozejrzeć. I villager powinien być tu. Jest. Dobra, trady ma słabe. O, ale ma żelazo, dobra, i chleb. Także kolejne jedzenie, możemy go obrabować na jego oczach w sumie. Mając nadzieję, że villager nie jest na mnie za to zły, rozpocząłem rabunek dolnego piętra, gdzie znalazłem sezonki i hej golem coin. I użyłem pierwszego coina, zamieniając się w sianowego golema, który ma jedynie 4 serca i może nawozić ręką plony, tak jak robimy to mączką kostną. Okej. Czyli chyba z tego co widzę, będę mógł dzięki temu mobowi nafarmić sobie trochę jedzenia. No właśnie. Okej, więc na pewno z głodu nie umrzemy. Przepaliłem więc całe moje jedzenie, a podczas tego dokonałem całkiem ciekawego odkrycia. Tu sam jest jakiś becz. Ki! Mamy pierwsze diamenty, co jest? Zróbmy tarczę i miecz również się przyda. Dobra, mamy już trochę jedzenia, nie jest źle, więc na pewno nie umrzemy z głodu. Mamy chleby, mamy te ziemniaki, więc możemy iść dalej. Okej, jest to jakaś... Dobra, kolejny domek jakiś tu jest. Okej, no dobra. Jakie ładne łóżko brązowe, zakoszę mu. Okej, to jest jakaś wioska, ale widzę, że w niej nic takiego nie ma. Chyba, że tu się kowal kryje, ale nie widzę go. Tu, bo wiadro, mogę mnie robić, kurde. Dobra, weźmy jako drugie wiadro. Postawili sobie posąg, villagerka. O kurde, zbliża się noc, więc postanowiłem pójść spać, a następnego dnia użyłem wiadra z wioski i zebrałem lawę. Dzięki niej mogłem zdobywać przepalone jedzenie w szybkim tempie. I spotkałem jakiś dziwny namiot. I co w tym namiocie tutaj będzie? Mam nadzieję, że nie wiem, jakieś żelazo, bo to jest mi najbardziej potrzebne. Okej, mamy jedzenie, mamy emerald, to jest fajne. To jest fajne. Okej, mamy żelazo. Kolejne, fajnie. To możemy od razu na siebie założyć, nasza pierwsza w ogóle zbroja. Kolejne chleby i kolejne diamenty, dobra. Co tu jest? Jakaś struktura, chodźmy tam. Ej, dobra, to jest taki w ogóle dżunglowy mineshaft, ale ja totalnie nie chcę wchodzić tutaj jako hej golem, bo no kurde, mam tylko 4 serca, także ciężko mogłoby być. A to wygląda w ogóle jak dżunglowa odmiana piramidy tej pustynnej. Silver fishy tu są. Dobra, to skrzynko jest. Szukałem więc tamtejsze skrzynie i było tam kilka ciekawych fantów, ale nie zatrzymywałem się i wyruszyłem w łódką przygodę. Nie no, jak to wygląda, jestem... Co się tu stało? A po chwili udało mi się dotrzeć do nowej lokacji. Ruiny portalu. Co tam będzie w tej skrzyni ciekawe? Co to jest? Ty, w ogóle to wygląda jak NCD tylko w świecie normalnym, z desek po prostu. Co to jest? Teraz tam idziemy. Chociaż jako kurde, hej golem, nie wiem czy tam będzie bezpiecznie, oby tam nie było jakichś, nie wiem, szalkerów overworldowych. Okej, mending. Co? Looting. Looting się giga przyda na blazy. A na ten moment chodźmy, sprawdźmy to. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Zbliżając się do tej struktury, bałem się o swoje życie. W końcu mam obecnie jedynie 4 serca, ale usłyszałem dźwięk, który dał mi nieco otuchy. Okej, słyszę villagerów, czy to są villagery, czy przylagerzy? Zbroja cała, bierzmy, dawaj. Okej. Okej, to są normalnie villagery, essa w takim razie. Dobra, jeszcze mamy tu darmowe żelazne rzeczy. Pół żelaznego seta, ale dobre. Co jest? Żarcie jabłka na gapę, albo nie wiem na co w przyszłości. Wandering Trader Coin. Więc użyłem coina i od tej pory stałem się wędrownym handlarzem, który ma 8 serc i efekt słabości blisko zombiaków, ale również permanentny efekt bohatera wioski i możliwość wymiany emeraldów sam ze sobą. Zobaczcie, jak epicko wygląda, normalnie trzymam tego ziemniaka w rękach. Ej, yo! Dobra, z tego co czytam, to normalnie jestem w stanie, posiadając emeraldy,
Dokładnie, sam się nimi wymieniać. Nie wiem, co dostałem, ale zużył mi się jeden emerald i coś do ekipunku mi nowego wskoczyło. Także będziemy mogli sami się ze sobą tradeować. I mamy Hero of the Village, także każdy trade ze śniakiem będzie dla nas tańszy. I tak szczerze, bałem się tego miejsca, ale nie wiem, czy to nie zostanie naszą tymczasową bazą, bo w sumie tutaj mamy wszystko. Mamy dużo jedzenia, mamy tutaj bezpieczną jakby strefę taką. Kolejne, mamy 6 diamentów, kolejne emeraldy. Dobra, ja autentycznie jestem za tym, żebym, że tak powiem, zajął to miejsce. To jest takie miejsce, taki trochę odludek. Ja bym zrobił sobie już te buty żelazne, bo tylko tego nam brakuje do pełnego seta żelaznego. Także teraz jesteśmy na ten moment bardzo fajnie uzbrojeni. Okej, chleby. Kolejne chleby. Kolejne chleby? Co jest? A, w sumie będziemy mieć dużo jedzenia, jakby to jest najważniejsza część przetrwania. I postanowiłem wyruszyć w dalszą przygodę, poszukując czegoś ciekawego. I znalazłem... Okej. Kolejna wioska. Czy tu jest jakiś kowal, bo żadnego kowala jeszcze w ogóle tu nie spotkaliśmy. Nie wiem, czy to w ogóle jest to możliwe na tej paczce. O! Oho, czy wy coś tutaj macie, panowie? Jakieś szynki, cokolwiek, bo... Ej, dobra, ale tamto wygląda intrygująco. Kościoły... Niemożliwe. Dosłownie w wiosce spotkałem mojego brata bliźniaka z dwoma lamami. Sprawdzimy, jakie ma oferty. Czy skamuje mnie? Ocean Ancient City Map. Nie wiedziałem, do jakiej struktury prowadziła ta mapa, ale jednym z moich obecnych celów jest zdobycie jej. Dobra, udajmy się do głównego tutaj miejsca, które jest, no, ciekawe. I ostrożnie chodźmy, ale nic tutaj nie słyszę. Tak jakby ta wieża była pusta. Tylko tutaj na skrzynia. Tu beczka, okej. Illusioner coin, dobra. Będę mógł zamienić się w kolejnego moba i zdobyłem mój dorowy łuk, który jest bardzo rzadki i dodatkowo nakłada efekt obumierania przy trafieniu. I co, serio tak... Ona mi idzie chyba. A nie. O! Wszystkie na mnie idą! Wszystkie goryle na mnie się rzuciły. Spłoszony gorylami ponownie podróżowałem łódką, odkrywając przy tym nowy ląd, gdzie czekało na mnie coś bardzo ciekawego. Dopływamy. Mine, mine, mine? Ukradł mi coś, ukradł mi chleb! Jak on ma? Sigul, to się nazywa, nie, mewa po polsku chyba? Oho, mewa mi ukradła żarcie. I podróżowałem tak dalej, aż znalazłem to. Co to za struktura? Ej, dobra, to jest chyba nasz pierwszy boss, który będziemy musieli pokonać, ale jest to Ravager boss, którego nie ma normalnie w Minecraftie, także dosłownie nie wiem, jakie on ma mechaniki, nie wiem, jak go zabić, ale wiem, że jako Wandering Trader sobie raczej nie poradzę. Więc postanowiłem pierw udać się do pobliskiego pijacza outposta, poszukując czegoś, co ułatwi mi starcie z pierwszym bossem. Ale wydarzyło się tam coś, co mnie jedynie utwierdziło w tym, że jako Wandering Trader za dużo nie zwojuję. Okej. Okay. Żelazo ma... Nie! O! Oczywiście udało mi się go pokonać, ale pokazało mi to, jak słaby i bezbronny jestem. A mimo to zbliżyłem się do Ravagera. Ravager boss. Niedobro, on... Na luzie chyba. Dobra, dobra, biję go. A! Nie, dobra, nie. Nie, nie, nie! Jest! Dobra, jest, on dostaje damage czegoś. Więc w tej trudnej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak użyć Illusioner Coina, który ma zwiększone obrażenia zadawane łukiem oraz możliwość oślepienia wroga i nałożenia na siebie efektu niewidzialności. Także idealnie nada się do ucieczki. Jestem niewidzialny, dobra, jestem niewidzialny, uciekam. Oślepiłem go i jestem niewidzialny. Dobra, uciekłem. O, dobra, uciekamy, jestem jeszcze nie gotowy na niego. O, prawie bym zginął od Ravager bossa, on jest zbyt mocny. A to dopiero pierwszy boss. Na pewno będziemy potrzebowali enchantu, także chyba on będzie nas moim celem. Wiedziałem, że odwiedzając struktury najłatwiej się wzbogacić, więc wróciłem na wyspę z gorylami do wioski, by zabudować wędrownego handlarza z mapą, która prowadzi do Ocean Ancient City. I masz tą mapę, dokładnie, 38 emeraldów. Nie mam tyle. Brakowało mi więc 8 szaragdów i kompasu. Jest! Idealnie do trade'a, nie muszę robić kompasu. No, teraz już jedynie emeraldów, więc moim celem było odwiedzanie różnego rodzaju struktur w ich poszukiwaniu. Okej, okay, mamy wrak statku. Są emeraldy? Wiedziałem, że gdzieś tutaj musi być również mapa ze skarbem. Jest! Mapa ze skarbem i tam będą były emeraldy. Muszą być emeraldy w mapie ze skarbem. Więc nie pozostało mi nic innego, jak podążać w miejsce wskazane przez mapę. A jako, że brakowało mi jedynie 2 szmaragdów, to byłem wręcz pewien, że znajdę je właśnie tam. Okej, skarb powinien być gdzieś tu. Dobra, mamy skarb. Dużo żelaza, dużo złota, emeraldy, które tutaj wszedłem. I jest coin?
Co jest? A jako, że planowałem wybrać się do wodnej struktury, to Octopus Coin, który zamieniał mnie w ośmiornicę, wydawał się idealną opcją. Bo jako ośmiornica szybciej pływam w wodzie, posiadam możliwość jedynie chwilowego wyjścia na ląd, ale za to jestem mięsożerny, nie wiem dlaczego, ale na pewno utrudni mi to sprawę. Okej, także jesteśmy ośmiornicą i teraz będziemy mogli o wiele łatwiej przemierzać ten wodny świat. I miejmy nadzieję, że to tutaj znajdziemy jakieś dobre itemy, którymi będziemy mogli się uzbroić, bo na razie mamy tylko żelazną zbroję, a żeby pokonać jakiegokolwiek bossa, będziemy potrzebować czegoś lepszego. Wróciłem więc do wędrownego handlarza. Aż się zrałem, już myślałem, że on zniknął. Okej, okay. Ocean Ancient City Map. Miałem mapę, więc podążałem jej tropem. A po drodze spotkałem ulepszonego utopca, z którym udało mi się uporać. Jest, pokonałem. Piramida oceanowa, dobra, wbijamy. Wbijam do środka i przypadkiem aktywowałem niecodzienną pułapkę w tej piramidzie. Przerutowałem wszystkie skrzynie i zrobiłem małą przerwę na zebranie mięsa, bo przecież jedynie je mogę spożywać. I udało się nam dotrzeć. Czy to jest to? Ty chyba... Tak! Więc zacząłem przeszukiwać tamtejsze skrzynie. Nie było to najłatwiejsze, bo regularnie byłem atakowany przez utopce. Także nie było czasu na spokojne działanie. Mimo to udało się z tego miejsca wyciągnąć kilka fantów. Okej, okay, Unbreaking 3 i Grizzly Coin? Więc znalazłem Grizzly Coina, którego po chwili użyłem zamieniając się w Grizzly, który również jest mięsożercą, dostaje efekt słabości oraz spowolnienia w wodzie i posiada super umiejętność Fury Grizzly, która daje mu efekt odporności oraz siły na 30 sekund. Przez negatywne efekty w wodzie jako niedźwiedź postanowiłem z niej uciec, także wsiadłem w łódkę i zebrałem potrzebny obsydian do enchantu. Ale w międzyczasie znalazłem otutą włócznię, która może nam się przydać do walki z przeciwnikami, a zaraz po tym zacząłem enchantowanie moich przedmiotów. Zebrałem trochę dodatkowego jedzenia i czułem się gotów na walkę z Avenger Bossem. A jak tylko zbliżyłem się do zamku, ten mnie zauważył i podążał w moją stronę. Gdy był wystarczająco blisko, włączyłem Furię Grizzly, która dała mi efekt odporności oraz siły. I zaczęła się prawdziwa walka. Próbowałem jak najczęściej atakować go z otutej włóczni. Walka ta była trudna głównie przez to, że Avenger Boss bardzo mocno mnie odpychał, co uniemożliwiało mi zadawanie regularnych ciosów. To, że jako Grizzly jestem mięsożercą, na pewno nie ułatwiało mi zadania, bowiem jedynym sposobem regeneracji życia było mięso, podczas gdy punktu posiadałem m.in. złote jabłka. I gdy nadszedł moment, gdzie oboje mieliśmy mało życia, odpaliłem furię, która ponownie mi się załadowała. I wykończyłem swojego wroga. Jest! O Jezus, ale to była trudna walka. Po całej walce na ziemi leżał Ravager Beast Coin, który zamieniłby mnie w nowego moba, lecz postanowiłem zachować go na lepszą okazję. A na ten moment chciałem sprawdzić, co kryje w środku ten zamek. I jako, że byłem wielkim niedźwiedziem, który by się tam nie zmieścił, zacząłem od sprawdzenia wież. A znalazłem tam coś, co na pewno ułatwi mi przeszukanie tego miejsca. Evoker Coin, dobra. Od razu z niego się zamienia, na pewno łatwiej będzie mi wyszukiwać to miejsce jako właśnie Evoker. I zamieniłem się w Evokera. Dzięki temu jestem dużo mniejszy od Grizzly, mam 12 serc, pasywny totem nieśmiertelności co 5 minut, który uratuje mi często tyłek i mogę zadać obszarowy atak kolcami przywoływacza. Jako, że jako Evoker nie mogę nosić hełmu, to musiałem rozpocząć zwiedzanie bez niego. A w samej strukturze znalazłem wiele zaklętych książek z naprawdę fajnymi enchantami oraz trochę jedzenia. I wracając do bazy, zahaczyłem ponownie o Pillager Outposta, gdzie pierwszy raz przydał mi się pasywne totem nieśmiertelności. Nie. Oraz spotkałem Pillagera z banerem i od razu miałem dość ciekawy pomysł, że co by się stało, jakbym jako Evoker zrobił rajda wioski. Okej, a więc rajd, czas zacząć, jako oczywiście Evoker. Zabudowałem Pillagera w domu tak, by podczas rajda na pewno nie zginął. I w kanionie obok wioski zobaczyłem kamienne cegły, więc szedłem na dół i okazało się, że tam miejsce, które zawiera skrzynię i dwa posągi, które po otwarciu skrzyni zamieniły się w dwa Evokery, które dały mi dwa totemy, a one bardzo mi się przydadzą. Bo już po chwili w tym kanionie jednego zużył mi Vex, więc przyszła pora wejść na powierzchnię i zająć się rajdem. Ale w tym czasie zauważyłem, że zostało jedynie dwóch rajderów, co oznaczało, że prawdopodobnie żelazne golemy zajęły się częścią najeźdźców. Także ułatwiło mi to bardzo dokończenie pierwszej fali. I przyszedł czas na... drugą falę! Zobaczymy, czy sobie poradzimy. O nie, noc się teraz zrobi. Bóg się rodzi, noc truchleje. O kurde! Co to jest?! Krokodyl jakiś! Więc jak widzicie, rajd ten zawiera mnóstwo nowych najeźdźców. What? Oh shit! Także wolałem pójść spać, tak by walczyć z nimi w dzień. Piroman! Nie! Nie! Kurde! Zabity drugi? Totem. Ja pierdzielę, gdyby nie on umarłbym, przecież mam tarczę w ręku. O, zabiłem! Ale jestem mocny. A moim ostatnim przeciwnikiem w tej fali był ten golem, który utnął w wodzie.
Dostaję damage na pas. O! Pękło mi coś. Buty mi pękły, nie mam butów. O kurde, nie mam żelaza. Nie, zabiłem. Tam. O kurde. Krokodyl kolejny. I czy jest tutaj Evoker? Czyli właściwie to mój brat, ale nie, jakiś jest tam magik, jakiś wizard tam jest. Co oni robią? Dobra. Co to za wizard? Jak się go pokonuje? Jak się okazuje, by pokonać tego maga, będę musiał trochę poczekać, bo ja muszę zabić każdego innego najeźdźcę i zostawić go sobie jako ostatecznego bossa. Aha, czyli jego ostatniego trzeba bić, dobra. Co się stało? Co się odwaliło? Co się odwala? Łukiem. Napalam, napalam go. Nocza. Poisonem go, poisonem. Poison. Zabiję go! Zabiłem. O! Dobra. Co on robi? Gdzie on jest? A! O kurde! Nie! Dobra, dobra, dobra. Podchodzę do niego. Proszę! Jest! Jest! Udało się? Right? Słyszałem rajda? Nie! Co? Jest jeszcze kolejna fala! Aha! Ja ledwo to przeżyłem, mi się już broja kończy! Aha! Dobra, nie ma chyba... Tego magika już nie ma, nie widzę go. Dobra, w tej fali jest Ravager. Czy jest taki Evoker? Bo ja potrzebuję totemów, po to robiłem głównie ten... Kurde, goni mnie. Totem! Nie mam totemu, muszę go podnieść, szybko, dobra. Mam jest totem, zaraz go podniosę. Dam totem. Uuu, krokodyl wyszedł! Ej! Close one. Totem leży, o kurde, dobra. Kolejny totemik darmowy, dobra. Dobra, mam, tam są. Tak, są tutaj jeden z drugim. Jest tu piroman. Pyk, i gdzieś tutaj. Jest. O Jezus! Mamy Hero of the Village. Ej, szczerze? Ej, w porównaniu do rajdu, Ravager Boss był giga łatwy. Ja pierdzielę. O, najlepszy rajd, jaki grałem w życiu. Jako, że na rajdzie pękła mi praktycznie cała zbroja, to postanowiłem ponownie wybrać się do cave'ów. A zaraz obowiązki zauważyłem fragment czegoś, co przywołuje na strukturę. Także uznałem, że to właśnie tam się wybiorę, bo wyglądało to jak miejsce idealne do wzbogacenia się. A jak się później okazało, była to opuszczona kopalnia, gdzie w jednym z wagonów znalazłem Cave Insect Coina, którego od razu postanowiłem użyć. I stałem się jaskiniowym robakiem, który ma umiejętność kopania kamienia ręką oraz permanentny efekt widzenia w ciemnościach. Także zestaw umiejętności, który idealnie nadaje się na poszukiwanie diamentów. Po wykopaniu diamentów moim celem było zrobienie enchantu na wyższy poziom, więc potrzebna mi była trzcina i skóra w dużych ilościach. Lecz udało mi się znaleźć tę strukturę, która z pozoru była zwykłym domkiem, ale na swoim poddaszu kroiła villagerów i biblioteczki, które od razu im zakościłem. I mogłem w końcu zenchantować swoje rzeczy na lepsze zaklęcia, które na pewno mi się przydadzą, bo wracając do bazy zauważyłem to. Co jest? Ej, czy to jest mansion tylko brzozowe? Dobra, idziemy tam, idziemy tam. Tak więc moim obecnym zadaniem jest wejście do tej właśnie struktury w celu pozyskania jak największej liczby totemów. Na pewno mi się one potem przydadzą. A swoją drogą przygotowanie takiego odcinka było bardzo kosztowne i czasochłonne. Także ty możesz to docenić, zostawiając suba na tym kanale, gdzie planuję jak najwięcej takich właśnie ambitnych odcinków. A ja w międzyczasie dotarłem do rezydencji pillagerów. Okej, wchodzimy. Mam nadzieję, że tutaj nie zginę i nie będę tego żałować. Jak wiadomo, moim celem było zdobycie totemów. Także polowałem głównie na Evokerów, ale ciągle uprzykrzałem i to windykatory, których musiałem się pozbywać. Evoker! Jemy gapa? Dawaj, Evoker, Evoker! Dawaj, chodź tutaj! Totem kolejny! Jest! Dobra! Jest drugi! Jest drugi totem, nice! Okej, okay, dobra. A po chwili znalazłem skrzynię, w której było to.
Moski to coin. Dobra, jako że męcz mnie bycie tym wielkim robalem, zamienimy się w trochę mniejszego robala. I zamieniłem się w komara, który ma jedynie 5 serc, żywi się pobierając krew ze swojej ofiary po jej uderzeniu i ma umiejętność krwi T-Rexa, które daje mu efekt siły. A co najważniejsze, jego komar możemy oczywiście latać. I bardzo się to nam przydało w dalszej eksploracji brązowej rezydencji leśnej. Znowu nie mogę jeść mięsa, no nie, no, to jest tragedia, że nie mogę w żadnej postaci jeść mięsa. Ale plus taki, że chociaż teraz latam i będę mógł zdobyć dużą ilość totemów w łatwy sposób. I kolejny totem. A po zdobyciu wystarczającej ilości wróciłem do mojej pierwotnej bazy, by rozwinąć nieco tamto miejsce, dobudowując platformę z enchantem oraz mini magazynem. I wciąż mało mi było diamentów, także ponownie wkopałem się. I trafiłem m.in. na opuszczoną kopalnię, ale chcąc dokopać się na minus 54 klatkę, gdzie diamentów jest najwięcej, trafiłem na coś o wiele ciekawszego. What? Kurde, nie mam motyki, żeby shikery niszczyć i ja pierdzielę, będę musiał znaleźć skrzynce. Więc rozpocząłem rabunek tego miejsca, zbierając wszystko co cenne i wzywając przy tym wiele wardenów. A na pewno ułatwiało mi to, że latałem i mogłem łatwo od nich uciec. Także to by było zdecydowanie najłatwiej poszukane Ancient City kiedykolwiek. Ale podczas tego wszystkiego stało się to. Co? I pojawił się mój kolejny boss, którym jest zmutowana wersja Shriekera. Boss ten jest o wiele silniejszy od Ravagera, z którym się mierzyliśmy, i pojawia się losowo podczas niszczenia Shriekerów w Deep Dark. Co tu jest? O, jest to nasz chyba kolejny boss na tym świecie. I właśnie na taką okazję cały czas ze sobą nosiłem Ravager Beastcoina, którego właśnie użyję. I zamieniłem się w Ravager Beasta. Ma on bardzo dużo zdrowia, zwiększoną defensywę przez swoją grubą skórę oraz super umiejętność szarżowania, która podrzuca wrogów. I to właśnie jako ten mob mam nadzieję, że poradzę sobie z obecnym bossem, który niespodziewanie pokazał mi swoją super umiejętność, jaką jest przywoływanie małych mutant shriekerów, tak by jeszcze bardziej utrudnić mi pokonanie jego. Było to na tyle skuteczne, że nawet w sytuacji, gdy byłem w stanie zadać kilka ciosów mojemu wrogowi, ten przywoływał na tyle dużo swoich dzieci, że musiałem wycofywać się celem ich zabicia, ale udało mi się znaleźć taktykę, a było to wdrapanie się na wysokość i bicie mutanta. I po kilku takich ciosach boss leżał. Dobra, teraz tylko wy dostaliście, małe gnoje. Mutant Shrieker Coin, którego postanowiłem użyć, zamieniając się w zmutowanego Shriekera, który jest przyjacielem Ordenów, dostaje saturację blisko skak sensorów oraz może strzelać laserem Ordena. Więc wykorzystałem to, że byłem w Ancient City i rozwaliłem trochę skalku, zdobywając przy tym mnóstwo expa. I postanowiłem, że wyjdę z tego miejsca. Okej, okay, mamy jakąś strukturę. Hey Bale, zawsze nam się przydadzą na jedzenie. Jakaś nowa struktura. I wygląda trochę to jak piramida pustynna, tylko na biomie z kwiatkami. Więc mimo to, że nie pasuje kompletnie do tego miejsca, to możemy spróbować tam wejść, może coś tam będzie. Więc mimo, że kompletnie nie wiedziałem, co mnie czeka na dole tej piramidy, postanowiłem tam wejść. Ja pierdzielę, szczerze nie spodziewałem się czegoś takiego w tym miejscu. Więc zacząłem przeszukiwać skrzynię w tym miejscu, a w jednej z nich znalazłem coś bardzo ciekawego. Fire Aspect 2, okej. Mutant Flower Coin. Więc bez zastanowienia użyłem tokenu, zamieniając się w zmutowanego kwiata, który żywi się jedynie będąc w słońcu, dostaje efekt regeneracji w wodzie oraz przy uderzeniu nakłada efekt obumierania. Patrzcie, jak śmiesznie wyglądamy w ekipunku, w ogóle jesteśmy tacy wielcy. Okej, z tego co widzę, nie mogę jeść dosłownie żadnego żarcia, bo moją jedyną możliwością, żeby zdobyć jedzenie, jest bycie po prostu w słońcu albo w wodzie. Jak widzicie, w wodzie mam efekt regeneracji, także to się może przydać. A chyba jak będę na słońcu, będę normalnie dostawać saturację. Dosłownie trochę na słońcu jestem i od razu mam full saturacji, także dopóki jest dzień, jest spoko. Gorzej jak się zrobi noc, a chyba w nocy nie powinna mi się saturacja odnawiać, także będziemy musieli mega uważać i ratować się prawdopodobnie wodą, żeby sobie serca odnawiać. Tam jest namiot i lawa pulka, w której w sumie będziemy mogli zrobić portal. Przed odwiedzeniem więc lawa pulki przeszukałem namiot, gdzie było kilka przydatnych rzeczy, z których mogłem stworzyć brakującą część do full diamentowej zbroi. A następnie udałem się do jeziora lawy, gdzie próbowałem zrobić portal, lecz coś poszło nie po mojej myśli. Ja pierdzielę, dobra. Więc obecnie zrezygnowałem z wejścia do Netheru. A jak już zbliżała się noc, podczas której nie dostawałbym saturacji na powierzchni, to poszedłem spać i zwiedzałem dalej okolice, zauważając coś bardzo ciekawego. Co to jest?
Tylko się boję o to, że jak wejdę do środka, to nie będę na słońcu, przez co nie będę stawał saturacji i będę mógł się leczyć tylko i wyłącznie wodą. Nawet gapy na mnie, jak widzicie, nie działają. Dobra, i tu jest chyba wejście, więc spróbujmy się wspiąć na drzewo i jesteśmy. No i do... Oh, shit. Jakieś kompletnie nowe zombiaki. Ale tam jest enchant, który mnie zaciekawił. Dobra, idźmy tutaj. Dobra, pierwszy spawner zniszczony. O, jak widzicie, saturacja mi się kończy, bo nie jestem na słońcu. O kurde, wstraszyłem się. Uciekaj, nie. O, myślałem, że mnie zepchnie. I dobra. Tam jest kolejny spawner. O, nie. To był błąd. Nie. O. Dobra, zregeneruję się trochę wodą. Co tu się dzieje? To jest jakaś leśna struktura. O nie. Ciągle więc zmagałem się z problemem, jakim była saturacja, której nie mogłem sobie odnowić przez to, że byłem w miejscu, które jest zadaszone. Więc ciągle musiałem polegać na regeneracji, którą dawała mi woda. Ta umiejętność z wodą mnie teraz ratuje dupę. O kurde, gdyby nie to, no to ja nie wiem. Struktura jest groźniejsza, niż mi się wydawało początkowo. Dobra, mam full HP, wychodzimy. Jak najszybciej się muszę stąd zwinąć, bo jak nie jestem na słońcu, to ten kwiatek nie jest aż taki mocny, jakby się mogło wydawać. Dawaj tego. Więc rozpocząłem potyczkę z najgroźniejszym mobem w tej strukturze, którego śmiało można nazwać dżunglowym przywoływaczem. Bo to właśnie on przywołuje m.in. pnącza, przez które już wcześniej mocno oberwałem. Po chwili zadałem mu ostateczny cios, lecz zaraz obok znajdował się ich spawner, co oznaczało, że dopóki go nie zniszczę, będą się one tutaj odnawiać. Także musiałem zaryzykować i zniszczyć spawner, co prawie przesądziło o mojej śmierci. Szybko. Co? Tu się stało, ja widzę tylko to wystające i nie mam pojęcia, co to jest, uleczmy się szybko. Więc moim planem było wykończenie ostatniego przywoływacza. A gdy mi się to udało, to wielki kwiat, którego on tutaj pojawił, praktycznie doprowadził do mojej śmierci. Na szczęście udało mi się uciec, a po chwili on sam z ciebie znikł. Także mogłem rozpocząć przeszukanie tej struktury w spokoju. Okej. Poison Mushroom Coin tutaj był. Może dlatego to jest taka schroniona struktura. Myślałem, że tu nic nie będzie fajnego. I użyłem tokenu zmiany, transformując się w toksycznego grzyba, który zadaje trujące obrażenia, ma 6 serc oraz zjadając grzyby dostaje efekty takie jak ze złotego jabłka. To jest niemożliwe. Ja byłem pewien, że ten grzyb to będzie jakiś, nie wiem, mutant grzyb, ale jestem po prostu małym grzybkiem. To jest niemożliwe. Jedyny plus, że mogę normalne jedzenie jeść. I chyba to jest chyba jedyny plus tej postaci. O Jezu. Chyba to nie była dobra decyzja, żeby zamieniać się w niego. Ale zaryzykowałem. Czy to jest enchant na 30 level? A ja nie mam 30 levela. Ale nie mam też lapisu, więc bierzmy go stąd. Okej. Aha, nie mam 30 levela, ale to możemy sobie poradzić tym tak, że po prostu będziemy niszczyć biblioteczki, aż level spadnie. 20... Jeszcze jedną biblioteczkę. I chyba teraz już będę mógł... Respiration 3. No to jest ryzykowny enchant, Protection 2. Okej, Protection 3, Respiration 3, to nie jest najlepszy enchant, ale z Protection 3 to jest mega ważne. Więc zakosiłem enchant z tamtego miejsca oraz poszedłem spać. I w końcu mogłem wyjść z tej struktury. Dobra, udało się. I z tego co wiem, ten mob ma umiejętność, że mogę zjadać grzyby, czy te muchomory i te brązowe grzyby, i dostaję po nich efekt, jakbym jadł gapa. Tylko pytanie, czy jakiś tu grzybowy biom będzie, nie licz na... wyspę grzybową, ale na Dark Oak Forest już mogę liczyć. Dobra, wdrapmy się na tą górę i może z niej coś dostrzeżemy. Szukam głównie, nie wiem, jakieś lawa pulki. Chociaż tam jest jedna, ale może jakoś znajdziemy nową, bo tam to już troszkę zepsułem. Plus ten Dark Oak Forest jest na razie w moim kręgu zainteresowań, bo fajnie byłoby zrobić te grzyby i faktycznie mieć szansę wykorzystać to, że mogę je jeść i mieć te efekty jak po złotym jabłku. I chwila prawdy. Dosłownie jestem biom. Tylko pytanie, czy tam są grzyby, ale chyba widziałem muchomora. Jest! Dobra, więc bierzmy muchomory i brązowe grzyby również nam się przydadzą. No i chodźmy, może lepiej spać. Tak satysfakcjonujące, że jem grzyba i normalnie. Plus 2 serca, regeneracja. To jest chyba najbardziej satysfakcjonująca rzecz, jaka mnie spotkała tutaj. Witam ponownie, panie portal. Okej, dobra.
Jest portal. Więc w końcu czułem się gotów, by odwiedzić Nether. Ale nie spodziewałem się, że tamtejszy klimat zamieni mnie w spaczonego grzyba. Dzięki któremu byłem odporny na lawę, chogliny się mnie boją oraz jedząc nederowe grzyby, dostaję efekty jak po złotym jabłku. Więc grzyby, które zbierałem, są obecnie kompletnie bezużyteczne. Okej, także jesteśmy w Netherze. Chyba tutejszy klimat zamienił mnie w spaczonego grzyba. Także chyba moje poprzednie umiejętności się kasują. Okej, czyli chyba grzyby nie będą nam w ogóle przydatne, także możemy je wyrzucić, bo chyba jako spaczony grzyb efekt gapów dają nam fungusy. I zaraz właściwie możemy przetestować, czy faktycznie fungusy dają nam ten efekt. No, działa, dosłownie działa. Więc bierzmy sobie troszeczkę bloków i się trochę boję, bo Nether nigdy nie jest przyjazny, nawet w normalnej wersji, a co dopiero w takiej zmodowanej. Ale mam nadzieję, że jako grzybek sobie jakoś poradzimy. Nie! Co to jest? Nie! Idź! Nie! Nie! Zabijam cię! Łe! Fu! Ja już byłem komarem, ale to były jakieś inne komary. O, tam jest... Tu jest bastion? A tu jest chyba niestandardowa i nowa forteza, także możemy się do niej od razu udać. Pierwsze blazy do mnie strzelają. Głowa! Co? Głowę dropnąłem, patrzcie. Spooky, scary skeleton, co jest? Ale sobie drop strasznie, zasadniczo żadnej pałki jeszcze nie dropnąłem. Więc rozpocząłem sesję zabijania blazów, by zdobyć ich pałki. Bardzo pomocne było to, że byłem odporny na ogień, więc uporałem się z tym całkiem sprawnie. I mogłem przejść do skarbca w tej fortecy, który wcześniej udało mi się zauważyć. Ale jako, że nie było tam nic aż tak ciekawego, to wyszedłem z tego miejsca. W poszukiwaniu czegoś, co przykuje moją uwagę. I po chwili udało mi się coś takiego znaleźć. Okej. Ciekawe w sumie, że jest spawner normalnie. Jakby netherowy. Znowu pigmenów, więc byle ich nie walnąć i będzie dobrze. Crimson Cow Coin. Zobaczmy to. Także zamieniłem się w szkarłatną krowę, która jest całkiem bezużyteczna, bo jedynie może jeść nerium oraz ma 8 serc. Także nie jest to najlepszy mob, w którego można się zamienić. W sumie nie wiem, czy była to dobra decyzja, bo ta krowa chyba nie jest najsilniejszym mobem, jakiego mogłem się zamienić. Ale dobra, nie narzekajmy, na ten moment nie mamy wyboru, musimy jako właśnie ta krowa przemierzyć ten świat. Ale plusem jest to, że chyba jestem w stanie zjeść nerium. Dokładnie, jestem w stanie zjeść nerium. Okej, i tutaj mamy bastion i to chyba jest ten fajny bastion, w którym będzie mnóstwo skrzynek, także możemy go odwiedzić. Jako ta krowa, nie jest to może najmądrzejsze. I z tego co mi wiadomo, hogliny oraz pigliny są do mnie dobrze nastawione. Tylko pytanie, czy brutale są do mnie dobrze nastawione. Dobra, brutal nie wygląda, był dobrze nastawiony do mnie. Skoczmy tu, więc pozbyłem się brutala i poszukałem skrzynię, gdzie znalazłem kilka przydatnych rzeczy. Zebrałem dużą ilość złota i postanowiłem wyjść z tego bastionu. Dobra, mamy dwa staki golda. Zwijamy się stąd chyba. Okej, uciekliśmy. Dobra, już wiem, gdzie idziemy jako następne miejsce. To wygląda jak Pillager Outpost dosłownie, tylko taki w Netherze. Mimo, że ten outpost był dość mocno chroniony, to rzeczy w skrzynkach nie były warte uwagi. Więc wyszedłem z tamtego miejsca i po chwili trafiłem na ten domek. Okej, tu mamy jakiś domek. Wejdźmy do niego. Okej, jest tu Villager skrzynia i... drewno i... piglin coin, okej. I dzięki temu mogę transformować się w piglina, który jest odporny na lawę, a co najważniejsze, może handlować się złotem sam ze sobą. Więc jest to genialny sposób na zdobycie pereł, których obecnie bardzo potrzebuję. O kurde, pierwsza co w tym odcinku widzę jakby zbroję, w którą jestem ubrany, także... Jako, że znalazłem tutaj drewno, to wykorzystałem okazję i w stole kowalskiej nałożyłem netherite, który znalazłem wcześniej w bastionie. I tym samym mamy naszą pierwszą część netherite'ową. A przydałoby się w sumie całego setu netherite'owego, bo kto wie, co nas tutaj czeka. Ej właśnie, bo mamy blaze rody, ale potrzebujemy również ender pearl. Jako pili mam umiejętność, że złoto, które mam w ekipunku, mogę tradeować sam ze sobą. Zdobywając przy tym właśnie różne itemy, między innymi ender pearl, które akurat mi dropły, co jest mega mocnym lootem. I nieopodal zauważyłem dziwny stos diamentów, który wyglądał bardzo podejrzanie. Mimo to zbliżyłem się do niego, bo wydawał się łatwą opcją na wzbogacenie się. Okej, złoto, diamenty, ancient debris. No to kopiemy. Okej, mamy 8 ancient debrisu, czyli na chyba 2 sztabki z tego co mi się wydaje. I są diamenty, no powiedzcie mi, kto pogardzi diamentami w Minecraftie, no chyba nikt, także zbierzmy. Więc postanowiłem kopać i wszystko wydawało się łatwe i piękne, ale wszystko co piękne nigdy nie trwa wiecznie. Co?
Co? I pojawił się kolejny boss, jakim jest szef Striderów. Jest on o wiele większy od zwykłego Stridera, trudniejszy od moich dotychczasowych bossów przez swoją ilość życia oraz przez to, że każdym atakiem mnie podpala. Także na pewno będzie mi ciężko. Boss ten dawał mi niezły łomot, szczególnie biorąc pod uwagę, że mam całego enchantowanego Diakseta. Lecz ratowały mnie wtedy złote jabłka, które miałem czas zjeść, bo boss ten nie jest najszybszy. Mimo to udawało mi się zadawać regularne ciosy mojemu wrogowi. A bardzo pomagał mi fakt, że jako piglin jestem odporny na ogień, więc główna broń Stridera została skontrowana. Niebawem udało mi się zadać ostatnie ciosy mojemu wrogowi. Jezus, ledwo, ale pokonaliśmy. Więc mamy monetkę, ale ja bym jeszcze poczekał trochę z nią. A to dlatego, że skorzystałbym właśnie z możliwości tradowania się piglina i zdobył odpowiednią ilość pereł, która zapewni nam przejście gry, także... Okej, mamy 17 pereł i dwie nowe części zbroi netherite'owe, więc raczej tyle nam wystarczy. Zamieniłem się w bestialskiego Stridera. Może on chodzić po lawie, każdy mob w netherze jest przyjazny oraz jest bardzo silny i ma 15 serc. Także jako ten mob podróże w netherze to będzie czysta przyjemność. A propos podróżowania, już po chwili znalazłem strukturę, którą są chyba katakumby. Generalnie miejsce to powinno być groźne, bo jest tutaj wiele wither skeletów, ale jako że każdy mob jest dla mnie przyjazny, to mogę spokojnie zebrać tą kilka debrisów i uwolnić tego piglina. Czemu on tańczy? Co jest? Dobra, uwolnijmy go. A po wyjściu zauważyłem netherową wioskę, do której od razu się udałem. Przepaliłem tam zdobyty debris z piecu i zdobyłem osiągnięcie Cover Me in the Debris za całą netherytową zbroję. Zauważyłem netherową piramidę, wewnątrz której był portal, który mógłbym wrócić. I skrzynia, która miała pułapkę, a oczywiście znając mnie, aktywowałem ją i wysadziłem całą strukturę. A obok wioski był również bastion, no właściwie tak myślałem, bo była to nowa struktura, jaką jest bastionowy most, w którym jest mnóstwo złota, które oczywiście mogłem na różnie zgarnąć oraz kilka skrzyń, wewnątrz której znalazłem nowego coina, którego użyłem zamieniając się w lawową kałamarnicę, która może pływać w lawie jak w wodzie, jest oczywiście odporna na ogień oraz nie mam pojęcia czemu, ale może strzelać fireballami. I umiejętność tą wykorzystałem później w bardzo inteligentny sposób, także oglądaj do końca. Ale na ten moment zwinąłem się z tamtego miejsca, w poszukiwaniu czegoś ciekawego i znalazłem netherowy statek, który mogę splądrować i piramidę, w której wiemy, że jest portal, którym mogę uciec do Overworlda, więc szedłem na statek, na którym były witherowe szkielety, ale oprócz tego skrzynia z netherytem. Dzięki temu oprócz zbroi miałem też netherytowy miecz oraz kill-off. I mogłem pójść do piramidy i użyć 100% mojego mózgu i odpalić portal fireballem z mojej super umiejętności. I tym samym wrócić do Overworlda. A pojawiłem się w jaskini, w której akurat była opuszczona kopalnia. I szybko przekonałem się, jak męczące jest bycie netherowym mobem w Overworldzie. Ja pierdziele, jaka głupota największa, jak ja mam stąd wyjść, jak tu wszędzie woda. Ale po chwili udało mi się szczęśliwie wyjść na powierzchnię. I czy mi oczy nie mylą, czy to jest chatka, która wygląda dokładnie tak samo jak pierwsza struktura, jaką spotkaliśmy na tym świecie? Chyba tak. O, jest chatka, chatka, której znalazłem pierwszego mojego coina. Na ten moment potrzebuję jedynie łóżka, żeby pójść spać, żeby mieć spokój od tych potworów, bo już mnie serio męczą. I zobaczyłem latającą wyspę, którą postanowiłem odwiedzić. Jest, dobra. Jest! Jest gorylcoin! Dobra, bez wahania, jako lava squid nie mogę pływać, więc może będę mógł jako goryl. I znalazłem tam goryla coina, który zamienił mnie w goryla, czyli moba, który wcześniej mnie atakował. A przez swoją dużą siłę ma cały czas efekt strength 2 i może wysoko skakać jako super umiejętność. Więc na pewno przyda się to w moim przyszłym zadaniu, o którym zaraz, bo musicie zobaczyć sekretną umiejętność goryla. Okej, jestem gorylem, ale plusem goryla jest to, że mogę twerkować. Teraz, szczerze, moją misją jest dojść do endu. Także wykonajmy nasze pierwsze oko endu i je rzućmy. Zobaczmy, jaką stronę poleci. Okej, tamtą stronę. Nie pękło. I rzucałem tak oczami endu, aż w końcu dotarłem do potencjalnego miejsca Strongholda. Więc postanowiłem wkopać się właśnie w tym obszarze. A oto na co trafiłem. Jest! Stronghold! Jezus, mamy, ale się jaram, dobra, udało się znaleźć ten kolda. I wchodzimy. I zacząłem rabunek tego miejsca, w efekcie trafiając na coś w rodzaju magazynu. O, co jest? Gdzie udało mi się znaleźć to?
Mutant Enderman Coin. I zamieniłem się z mutowaną wersję Endermana, która może rzucać enderperłami, od których nie dostaje obrażeń, ma 14 serc oraz super umiejętność Fury Endu, która daje mu efekt odporności, szybkości oraz siły. Także jako ten mob raczej poradzę sobie z smokiem. Przynajmniej tak wtedy myślałem. A obecnie jedyne co mi pozostało, to znaleźć portal. O kurde, mega mocno wyglądamy, a co najważniejsze, mamy umiejętność perełkowania się, także będziemy mieli o wiele łatwiejsze podróżowanie w Endzie. Uuu, jaka biblioteka. Dobra, chyba to nic nie ma ciekawego. Jest! Jest Portal Room, jest coś ciekawego, warto było tu iść. W Portal Roomie uzupełniłem brakujące oczy Endu i wszedłem do wymiaru kresu. Więc standardowo pierw musiałem zbić wszystkie kryształy Endu. A jako że nie miałem żadnej broni dystansowej, to używałem pereł, by dostawać się na wieżę. Po chwili zauważyłem niecodzienny atak smoka i już wtedy podejrzewałem, że jest z nim coś nie tak. Ej, coś jest nie tak z tym smokiem. On ma trzy głowy, co jest? Tak więc będę się mierzył z tak zwanym Ender Trigonem, czyli smokiem z trzema głowami, który posiada kilka nowych ataków. Jeden z nich przed chwilą widzieliście, a jest to ulepszona ślina smoka, a nie zatrzymywałem się i dalej rozwalałem pozostałe wieże. I po chwili smok ujawnił drugi ze swoich ataków, jakim jest pożarcie, podczas którego łapie mnie w swoje zęby, po to by po chwili spuścić mnie na ziemię. Nie, nie, nie. Dowolę lecę. Jezus. Długo nie miałem spokoju, bo smok ujawnił swój trzeci, niestandardowy atak, jakim jest wyklucie jajek z mini smokami, które wprawdzie nie są silne, ale mega uprzykrzają życie. Po ich zabiciu zniszczyłem ostatnią wieżę leczącą smoka i mogłem w pełni się skupić na zadawaniu mu obrażeń. A podczas gdy kraftowałem sobie chleb, smok ujawnił kolejny, niestandardowy atak. Co on robi? Co? Czemu on... Co? Cały Ender rozwala? Co on robi? Którym jest szarża, gdzie wbija się lekko w ziemię, szarżując w moją stronę. A w kontakcie ze mną odpycha mnie na znaczną odległość. I to właśnie ten atak według mnie jest najgroźniejszy. Ale udawało mi się również wykorzystywać te ataki na moją korzyść i zadawać obrażenia smokowi. Ale podczas czekania na percha, małe smoki i enderman w połączeniu z szarżą smoka zbiły mi totem. A zaraz potem w podobny sposób traciłem drugi. Także musiałem się mieć na baczności, bo nadchodził pierwszy percz, podczas którego starałem się uszkodzić jak najbardziej smoka. Ale po tym zauważyłem, w jak słabym stanie jest moja zbroja. Z diamentu wykonałem zapasową zbroję, z której miałem użytek już po chwili. Pękło mi coś. Klaty nie mam. Ja pierdzielę, klaty nie mam. Ale następnym razem smok zapał mnie swoje zęby, włączyłem furię Endu i zadałem mu kolosalne obrażenia. Więc wystarczył jeden percz, którym praktycznie go zabiłem. Dawaj, proszę, już, kończę. Nie. Co? I podczas szarży udało mi się dodać mu ostateczny cios, tym samym pokonując Ender Trigona. Mój stan zdrowia opisuje dosłownie, jak blisko było, żebym nie wygrał tej walki. Mój cały set jest praktycznie na wyczerpaniu, ale to właśnie było idealne zwieńczenie tej trudnej przygody, jako Minecraft zmiennokształtny.